Fashion City w Rzgowie pod Łodzią odbyły się pierwsze międzynarodowe targi mody. Gościem pierwszego dnia był m.in. Lech Wałęsa, będący symbolem polskiej wolności. Gdyby to określenie przenieść na modę, to tak można by nazwać kolekcję, którą przedstawimy. Po obejrzeniu pani kolekcji nasuwają mi się skojarzenia z pewną wolnością, z swobodą umysłu. Dokładnie tak ma być. Te słowa, które pani użyła, są jak najbardziej adekwatne. Tworząc tą kolekcję, myślałam o kobietach bardzo wyzwolonych, o dzikości serca, którą sama posiadam. Chciałabym ubierać kobiety, które mają dużo odwagi, bo sama jestem dość odważną osobą. W naszym logo pojawia się motyw konia, który nieodzownie mnie osobiście kojarzy się z wolnością, dzikością serca. I generalnie ta cała kolekcja została właśnie tak stworzona, właśnie z tym zamysłem i z takim hasłem w tle. W takim razie w których elementach tych prezentowanych strojów przejawia się ta właśnie wolność? Zaprojektowałam linię sukienek i kurtek, które w zestawieniu razem powodują, że kobieta ubrana w tą stylizację wygląda na bardzo elegancką, ale też bardzo casualową i taką street modową, takiego określenia bym użyła. Generalnie cała ta kolekcja jest stworzona na tej zasadzie, żeby mogła ubrać kobieta jak i do pracy, tak i na imprezę. Dzisiaj nie było to prezentowane, ale mamy również kolekcję wieczorową. Są długie suknie, są sukienki koktajlowe. Mamy również szereg tunik, które można ubrać w różnym zestawieniu. Także na wielkie wyjście Lena Largo również jest przygotowana. Pojawia się w tych strojach też taka pewna wielowarstwowość, tak jak na przykład na tej bluzerce, którą pani ma na sobie. Dokładnie. Generalnie bardzo lubię bawić się krojami. Przychodzi mi to z wielką łatwością, czyli nie mam problemu z projektowaniem. Mam ogromną możliwość pokazywania tego, co potrafię. Przez lata pracy, gdzie oglądałam cudze projekty, zawsze miałam wielki niedosyt tego, że chciałabym, żeby coś było dodane, coś było ujęte. Dlatego właśnie ta linia powstała. Opowiedzmy w takim razie o materiałach, z jakich została uszyta kolekcja. Ja jestem w ogóle zwolenniczką materiałów bardzo wygodnych, ponieważ jestem osobą ciężko pracującą i zawsze chciałabym na co dzień wyglądać bardzo elegancko, więc połączenie tych dwóch nurtów jest dość trudne czasami. Wymyśliłam sobie, że świetnie byłoby, ponieważ wszyscy kochamy jeans, wszyscy kochamy denimy, wszyscy kochamy wyglądać cool. Wymyśliłam sobie, że użyję w tej kolekcji dzianiny, które są niesamowicie wygodne, które są bardzo elastyczne, które dają nam niesamowity komfort. I użyję również denimów jeansów, które dają nam przestrzeń i formę, czyli mam zaspokojone obydwa nurty, którymi jestem zainteresowana. Opowiedzmy w takim razie o kolorystyce. Jestem zafascynowana w ogóle szarością. Wszyscy projektanci lansują bardzo kolor czarny. Ja kocham kolor szary, ponieważ jest to połączenie białego i czarnego i można się z tym niesamowicie fajnie bawić. W tej kolekcji przedstawiłam cieniowanie właśnie pomiędzy szarościami jasnymi i szarościami ciemnymi, co daje nam niesamowitą niepowtarzalność modeli, czyli żadna spódnica, żadna tunika nigdy się nie powtórzy. To daje mi jakby gwarancję tego, że zawsze te rzeczy są bardzo unikatowe. Mam takie wrażenie, że bawiła się pani tą kolorystyką, trochę tą szarością. Dokładnie, szarością, pudrem różem, kolorem cappuccino, kolorem bakłażanu. Uwielbiam tą kolorystykę i wiem jedno, że jest ona uniwersalna dla prawie każdej kobiety. Może ją ubrać blondynka, brunetka i ruda, także każda z nas może coś znaleźć w tej kolekcji dla siebie. Czyli tak jak już powiedziałyśmy na samym początku, pełna wolność i swoboda zarówno w projektowaniu, jak i później przy noszeniu. Tego życzę sobie i państwu.